Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Ellen Epstein, Caryca. Jest to opowieść o Piotrze, który zbarł. Spotykamy. No, cała opowieść zaczyna się, kiedy Piotr pierwszy umiera i Katarzyna musi całą akcję obmyślić tak, żeby po prostu mieć władzę, bo inaczej, jeśli nie zyska władzy, to zostanie zesłana na Syberię. Widzimy tutaj dramatyzm całej sytuacji. Wchodzimy w świat bohaterki, która doskonale zdaje sobie sprawę, że jeśli nie osiągnie tego najwyższego stopnia w państwie, to uzyska ten najniższy, czyli taki, który nie pozwoli jej stwarzać jakiegokolwiek zagrożenia dla nowego władcy. No i z tego punktu wychodzimy do przeszłości. Poznajemy dziewczynę, Martę i jej siostrę, które żyją w dość skromnych warunkach. Albo są chłopkami, albo pochodzą z biednej szlachty. W każdym razie ich życie jest bardzo trudne. Stopniowo, każdego dnia muszą ciężko pracować, aby przeżyć. Życie w Rosji nie jest łatwe. Ich los zależy od tego, jak ciężko latem, wiosną i jesienią pracują. Codzienne trudy życia męczą. No i te trudy życia zmieniają się z czasem, ponieważ Marta zostaje sprzedana bogatemu handlarzowi, któremu się dziewczyna spodobała. No i w ten sposób zaczyna się dość długa i bardzo zawiła wędrówka carycy, przyszłej carycy, właśnie do pałacu. Jak ona wyglądała, z jakimi trudnościami mogła borykać się ówczesna przyszła władczyni, musicie się przekonać sami. Książka naprawdę bardzo dobrze napisana, świetnie się ją czyta, trzyma w napięciu, porusza bardzo wiele ważnych tematów i pokazuje przede wszystkim to, jaką pozycję miały kobiety, z jakimi trudnościami musiały się borykać służące, jak bardzo świat zależał od mężczyzn. Polecam i do zobaczenia.